Ej, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Ania, witam was w kolejnym odcinku z gry Shadow of the Tomb Raider. Jesteśmy w tej grocie tutaj. Długo poszukiwałem przejścia w drugą stronę, męczyłem się z tym statkiem dalej. Ale z tego co pamiętam, z tego co zobaczyłem na YouTubie, bo tam mamy przejście. Tutaj w tych ruinach. Więc myślę, że tędy musimy się dalej udać. Musimy zapić, czyli idziemy dobrze. Zobaczymy. Aj! Będę. Nie wiem, tam zrobić. Dobra, na krawędź. Widzę, żeby się nie usunęła Lara. I zobaczymy dalej, co będzie dalej. A więc dobra, po krótkiej przerwie wracamy. Dobra, lecimy powolutku. Spokojnie. Trochę powietrza i po prostu musieliśmy się wrócić. To jest tutaj. W porządku. Jest. Pierwszego grudnia roku 1603. Weszliśmy do cenoty niedaleko od miasta i rozbiliśmy obóz w niewielkiej wnęce. Lopez przez cały wieczór wpatrywał się w płomienie, zupełnie zauroczony, kolacji w ogóle nie tknął. Dwa razy próbowałem nawiązać z nim rozmowę, ale za każdym razem spotykałem się z milczeniem. Jest bez reszty skupiony na artefakcie. Gdybym był bardziej przesądny, zastanawiałbym się, czy artefakt przemawia bezpośrednio do niego. Żołnierze również trzymają się na uboczu. Sprawiają wrażenie spragnionych walki. Jeden z psów cały wieczór się na mnie gapił, jakbym miał być jego następnym posiłkiem. Ciekawe. Kości, co? Dobra. Dobra, musimy się przebiec na drugą stronę. Idziemy w lewo.
Super. Ktoś krzyczał? Pewnie zaginieni żołnierze Trójcy. No tak, ale dlaczego zaginieni? Dobra, ekwipunek. No lepszymy sobie strzelmy. Jeszcze czegoś mogę, czy nie, nie za bardzo? No, umiejętności ile mamy? Punkt. Dobra. Co tu mamy za ciekawe umiejętności jeszcze? O właśnie. To mi się przyda na pewno, bo chwyt to mnie czasami irytuje. Bym hałasu narobić trochę, nie? Zobaczymy, co tam będzie za po tym wszystkim. O Jezus Maria, nie. Raczej będę bardzo dalej. Dobra. No to lecimy. Będzie ich więcej. Jezus.
Nie ma. O Jezu! Uciekaj, Lara! Jakie to jest szybkie w ogóle! No odejdź ode mnie! Kurde, no weź... Odejdź, 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 odejdź! I cię zaatakuję ja! No patrz, jakie to jest... O ty! Nie! Więcej ich nie było? Właśnie. Ale ja muszę amunicję zdobyć. Nie mam misji też. To jest prawda. Mam stikowa tego nie trzeba walić. Ale czekajcie chwilkę, ja sobie poszukam amunicji. Pora się ruszyć. Nie? No to jest za miejsce. Nie mam na to miejsca. One się wystraszyły. Będzie więcej jeszcze. Dobra. Coś to blokuje. Oko. To mamy. Ten różaniec ma 0,6, a nie 5 jak zwykle. To bardzo ozdobna odmiana różańca Brygidek. Coś na nim wyryto. No dobra. Coś tu blokuje, tak? No i proszę.
tym. Wychodź, wychodź z tej wody, bo się utopisz. Brak daty. Jacyś dziwni wojownicy ścigali nas przez jaskinie. Poruszaliśmy się szybko. Zbyt szybko, by ich dokładnie opisać. Większość żołnierzy poległa w walce. Byli dzielni, ale wróg przewyższał ich wyszkoleniem i liczebnością. Wreszcie Lopez, ja i ostatni z żołnierzy dotarliśmy do wspaniałej świątyni. Nie mieści mi się w głowie, jak ludzie zdołali postawić taką budowlę tak głęboko pod ziemią. Na naszej drodze stały ogromne wrota. Lopez rozpaczliwym i łamiącym się głosem rozkazał Perezowi, ostatniemu pozostałemu konkwistadorowi, by stał na straży, podczas gdy my zajęliśmy się mechanizmem. Wrota zaczęły się otwierać. Świętowanie sukcesu brutalnie przerwały nam krzyki umierającego Pereza. Ten dźwięk wciąż mnie prześladuje. Fajnie to. No tak szczerze powiem, że ja żadnej gry nie boję się tak, jak chyba Tomb Raidera, nie? W sensie... chodzi mi o te potwory, bo nawet jak dla mnie w reakcji nie ma takich tych... Oho, to coś do mnie. Powiedzą, muszę się czekować. Popatrz tylko na to, co się kryje za drzwiami. Wybrane. Jakaś baza. To jest chyba siedziba tych chorób. Skrzynia może tu być. Zamiast podchodu. O Jezu. Naprawdę boję się, nie? Boję się, po prostu się boję. Po prostu się kurczę boję, nie? Nie wiem, czego się spodziewać w tym miejscu. Coś jest. To co? Oh!
Jedno jest pewne. Jak oni tutaj dali mi ammo, to będzie niezła jadka, coś czuję. A tu muszę. Teraz. Czy ile tego tu jest? Patrzcie, strzelam nic. I tak o, dalej. Muszę sprawić, by woda spływała do koła. Wiem. Mi się nie wejdzie, nie? Jeszcze coś zobaczę. W porządku. Tam coś czuję, że będzie niezłomna gada.
No teraz... O Jezu! O nie! Jaju! No to trzeba karabinem mi wziąć. Coś mam w strzelbę. Taki sposób. Dobra. Thank you.
To samo pewnie. Tak czas nazwy to nie mają ze mną. Nie mamy nic gdzieś? Oczywiście, że nie. Muszę sprawić, by woda spływała do koła. Ja wiem. Muszę sprawić, by woda spływała do koła. Nie chcę wejść. Może to nie chciałbym tam wpłynąć. Po co? Chodzi o to, że nie żeprujcy. Muszę sprawić, by woda spływała do koła. Co tu może być się tak? Muszę sprawić, by woda spływała do koła.
trzeba. To jak to zrobić? Co zajmiemy się w tym przyszłym odcinku, ja się zamierzam na razie, cześć, hej.